Bo dobrze pan wie, panie wójcie, nie, możecie mówić co chcecie, ale ja tak nie przestanę. Dobrze wiecie o tym, że był duży problem, żeby teraz tak jak w tej chwili nie miasto, a powiat zrobił odcinek 200 metrów do samego skrzyżowania, drodzy państwo. No o samo skrzyżowanie żeśmy się rozgadali tyle czasu. A więc panie wójcie, ale a więc chcemy, żeby pan to miał na piśmie, żeby pan miał to na piśmie, że nam to poprawił. Uwaga bardzo, proszę bardzo. Ja mam jedną, słucham tu wszystkich uważnie i tak dalej. Widzę, że na wiele rzeczy nie będziemy mieli tak mieli wpływu, ale możemy coś z tego zrobić. Tutaj alternatywą na nasze wioski, jeśli chodzi o ruch, to ja znalazłem tylko takie jedyne wyjście, żebyśmy mogli w ogóle dojechać do miasta, do szkół, to puszczenie dla nas jakiejś drogi przez Międzylesie, przez nas. Tak. Ale wiadomo, że to są, ta droga w tej chwili, tam się minąć dwoma osobówkami jest bardzo ciężko. Należało tą drogę przygotować, tak? Później znowu przy Szelu uważam albo ruch, kierowanie ruchem. Też. Albo światło, żebyśmy mogli w ogóle dojechać. A jak będzie przejechał z bo ja... Kierowanie ruchem, to ty też. Bo ja widzę, że tutaj wiele rzeczy tak się podejmie, posłuchamy, ale dla naszej wsi to będzie jakieś połączenie tak, z miastem, bo doskonale wiemy, że nawet jeśli będzie w Lubaniach kierowanie ruchem, to my jako mieszkańcy będziemy, nawet jeśli się włączymy, czy nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że będziemy w tym toku podążać od 16 w tempie, no tak, to będzie utrudnienie, no możemy sobie mówić co chcemy, ale to jest 24 tysiące na dobę, tak, samochodów siódemką, nie wiem ile jest 16, nie znam danych. Policzmy po 16. Ale policzmy połowę, no to ludzie, no będziemy jechać, no tak, będziemy szli, dlatego dla nas alternatywa, żeby wtedy pomyślano o nas jako miejscowości, prowadzisz tam te drogi lasem, ale ja sobie nie wyobrażam, że tam pojedzie równiarka i wyrówna nam piaskową drogę, tak? My mamy do Ostródy drogę asfaltową. Proszę nam stworzyć podobne warunki. To tyle jeszcze. Bo co my tutaj gramy? Dziękuję. Mam pytanie do panu z Unii Mejstru, bo jak wiemy, to została nam chwila do rozpoczęcia inwestycji. Pana pytałem, że to we wrześniu już ma się rozpocząć. I pytanie, w jaki sposób te wszystkie wnioski, które tu są zgłaszane, bo byliśmy na zebraniu w Lubajna, wiele wniosków padło i generalnie, padło. Wniosków dużo, pytań i różnych wątpliwości. W jaki sposób te wszystkie wnioski do rozpoczęcia inwestycji mogą być zrealizowane, zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa, bo pierwsza rzecz podstawowa, chodnik z Lubaj do Zwierzewa. Bez tego nie powinniśmy wyrazić zgody, jakiejkolwiek zgody na rozpoczęcie jakiegoś ruchu tu u nas. Bo ja na wszystkich spotkaniach, gdzie spotykaliśmy się częściej, kiedyś jeszcze jak radnym byłem, podkreślałem to, że cud, że jeszcze tu nikt nie zginął na tej drodze. Ale jak pójdzie ten ruch, to już tych cudów chyba nie będzie. Oby były te cuda, ten cud się zdarzał, jak najczęściej, ale jeżeli nie było chodnika, to jest, no, nie, no, nie ma o czym w ogóle mówić. Okej, rano po południu bez żony, po prostu dzieci chodzą. Druga sprawa, pan wójt mówił i bardzo dobrze, żebyśmy mieli objazd przez Międzylesie, no, ale też trzeba by było już tą drogę naszą poprzez Zwierzewo poszerzyć, bo to jest blisko. Ale jak? Te drzewa poszerzyć? Mówię o tym, samej do szkoły. Robi drogę przez las, bo tam też jest taka wieczna droga, tam to jest droga do czynnikiem ciężko się jedzie czasami. Nawet jak równarka się trochę deszcz popada i pytanie, została chwila. Proszę o odpowiedź, czy to będzie zrobione. To może niech ktoś z firmy Budimex się wypowie na ten temat, co ona myśli. Pytanie, że to dobra, cicho. Tak? To, że my chcemy
bajny, to nie jest nasze widzimisię. My wszyscy dobrze wiemy, że ten ruch pójdzie, tak? Tak. Naszym wspólnym celem jest zorganizowanie tego ruchu w taki sposób, żeby on był dla Państwa bezpieczny, dla nas bezpieczny, dla Państwa dzieci bezpieczny, żeby każdy mógł jakby prowadzić swoje życie w sposób, ono będzie zakłócone, nie? Ale może nie do końca aż tak zakłócone, jakby to mogło być w momencie, gdy to porozumienie zostanie podpisane. W momencie, gdy my się nie dogadamy, porozumienie nie zostanie podpisane, projekty organizacji ruchu nie zostaną zrobione na przejazd przez Lubajnię, na przejazd przez Zwierzewo, ten ruch wpłynie do Państwa w sposób niekontrolowany. Nie będzie stójkowych, nie będzie chodnika, nie, pan chce chodnik z kostki, nie? Ja nie wiem. Jak najbardziej. Chodnik będzie, załóżmy, że to będzie wygrodzenie jakieś, nie? Będzie teren otwarty. Ja pana bardzo przepraszam, nie ja chcę. Nie ja chcę. Ja nie to, że ja chcę, proszę pana, bo wy jeżeli położycie na okres, przepraszam bardzo, bo jeżeli wy macie położyć tylko to na okres budowy i macie to rozebrać, to sorry winę tu, ale my się w takie rzeczy nie bawimy. Do zrobienia stałego chodnika potrzebne są projekty pozwolenia do wygrodzenia tymczasowego. Ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, że są potrzebne wszystkiego projekty i tak dalej. Ja wiem. I tego nie zrobimy w ciągu 2 miesięcy, ja rozumiem. Ale ja mam prośbę, bo tak to będziemy tylko się przekrzykiwać. Pan tu odpowiada, ja prowadzę spotkanie, mam prośbę do was. Proszę bardzo, było pytanie, jest odpowiedź, za moment nastawił pan chwilę. Sprawa bezpieczeństwa, my również rozmawiamy z generalną. Są pewne wytyczne, które musimy się przytrzymać, tak? Generalna wymaga od nas, bo droga miała szerokość 6 metrów. Łuki, zakręty, to wszystko poszerzane. W ramach możliwości, jeżeli jest pobocze, trzeba zasypać ruch, my to zrobimy. My zrobimy podbudowę, poszerzymy nawierzchnię i będziemy przeprowadzali remonty cząstkowe, tak, tej nawierzchni. Okay. Jeżeli ona będzie w trakcie użytkowania pękała, będziemy ją na bieżąco cerować. Tylko to nie ma możliwości poszerzenia tej drogi. Za nie, nie o tej drogi. Nie o tej, o Lubajnę. Ale Lubajnę tak samo, bo przecież to są zaraz, przy drodze są drzewa. Albo. Z jednej strony. Z drugiej strony wiedzieli parę lat temu, bo wiedzieli, że tak będą robić. Jedna strona zawsze daje możliwość poszerzenia. Pasy będą wymalowane, będą linie krawędziowe zrobione. Ten ruch będzie jakoś do miary unormowany, nie? Miasta by poszedł tutaj z powrotem Olsztyńską i przez Lubajnę by poszło, także nie oszukujmy się, panowie. Ludzie nie są w ciemię bici, każdy ma GPS-a i tak dalej, każdy sobie wbija najkrótszą drogę objazdy i tak dalej i każdy tędy leci. Nie oszukujmy się. Tak czy inaczej będzie droga przez Lubajnę. Liczmy się z tym, że jeżeli ta droga przez Lubajnę będzie, będą utrudnienia. Nie oszukujmy się. A jeżeli będą utrudnienia, będą wypadki. Jeżeli będą wypadki, będzie przez Zwierzewo. A więc zróbmy coś w tym kierunku. Proszę Państwa. Wycisz się, człowiek, bo za mało dostaniesz. Ja przepraszam. Halo. Proszę Państwa, mogą też towarzyszyć emocje, bo wszystkim one emocje w takiej sytuacji towarzyszą, ale proszę tutaj troszeczkę zachowanie cierpliwości i spokoju. Pan prosił pytanie. Chciałbym powiedzieć, jeżeli jest ten błędzie, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu, ale ja mam wrażenie, że spotkaliśmy się tutaj, ale tak naprawdę to spotkanie jest formalne. Pogadamy sobie, a tak naprawdę zrobicie, co będziecie chcieli. Mam takie wrażenie dlatego, że spotykamy się tak późno, przed rozpoczęciem inwestycji. Jest właśnie tak, jak pan sam zauważył. Jest
tak? Jak mówię, droga ma mieć 6 metrów, ma mieć pasy krawędziowe i ruch ma się odbywać bezpiecznie. A sposób przeprowadzenia tego ruchu, tak jak pan powiedział przy kolegach, który już opuścił salę, jest szkoła, są pewne elementy przy drodze, na które musimy zwrócić uwagę, bo się spotykamy, żeby sobie je wszystkie omówić, tak? My sobie je zapiszemy, uwzględnimy je w projekcie tym sposobem ruchu. Zgadza się, ale ja bym chciał usłyszeć, że macie propozycję, że wy widzicie to w ten sposób. Robimy to przez lat, nie padło żadne te pytania. Ale proszę pana, to wygląda w ten sposób. Padają uwagi państwa strony, bardzo słusznie. I teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, prawda, w jakimś określonym czasie, niestety bardzo szybkim, te wszystkie uwagi nanosić, przygotowywać to, co tutaj pan inżynier mówi, ten projekt organizacji ruchu. Taki projekt organizacji ruchu musi być też skonsultowany. Musi być skonsultowany z policją, musi być nam przedstawiony dalej. Musi być też pokazany, prawda, nawet państwu mogę powiedzieć, czy on akurat te uwagi, o których pan tutaj dzisiaj mówi, czy on delikatnie powiem zabiera. To się dzisiaj delikatnie powiem tworzy. Po to się spotykamy, żeby te uwagi, ja naprawdę, proszę bardzo, dzisiaj słyszę od Sylwka, że jakby coś się wydarzyło, to może ruch faktycznie w stronę Ostródy, bo tam jest na 16, prawda, jak jedziemy do Starych Jabłonek, jest kierunek, że możemy w prawo pojechać. I faktycznie to jest... Tylko trzeba to przystosować. Ale okej, okay, ale słuchajcie, my mówimy i słyszymy o was, o ewentualnościach, bo wy to najlepiej znacie. Dalej, proszę bardzo, w czasie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, jak będzie wyglądał ruch przy szkole. Jest szkoła, jak to zabezpieczyć? Padło tu od Kazika Rymczewskiego. To są uwagi, proszę państwa, bardzo słuszne, które muszą, jeśli będzie zrobiony taki projekt organizacji, muszą być ujęte. I one muszą, powiem szczerze, to co tutaj wszyscy podpisamy, te względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Gdzie jeszcze jest potrzebna delikatnie lampa, żeby też doświecić drogę? Gdzie potrzebna jest barierka? Dalej, gdzie potrzebne jest, proszę państwa, niekoniecznie od razu chodnik, bo wszędzie tych chodników się nie zrobi, szczególnie, że wymagają one, prawda, pełnej dokumentacji, to nawet taki azyl dla pieszych i na etapie budowy, prawda, gwarantuje to spokojne przejście dla pieszych, a po zakończeniu niech tam, prawda, jak to się w ramach rekompensaty firma wybuduje chodnik. Czy to, co mówicie, bardzo słusznie, słuchajcie, ja to podkreślam, chciałbym, podkreślam jeszcze raz, chciałbym, żeby po zakończeniu tej inwestycji można było być spokojnie przespacerować ze Zwierzewa, czy przejechać rowerem do Ostródy, delikatnie powiem, nie kolidując z ruchem, który się odbywa na drodze, już po skończonym projekcie. Chciałbym, żeby taki, że tak powiem, po tej inwestycji, żeby coś takiego tutaj dla państwa zostało, rzecz, z której wszyscy możemy skorzystać. Dodatkowo oczywiście nakładki, dodatkowo naprawę dróg. To są rzeczy, które po prostu muszą się znaleźć w porozumieniu, w projekcie organizacyjnym. To są państwa bardzo słuszne uwagi. W tym celu dobrze, się spotkaliśmy. Panie wójcie, ale to może teraz pan starosta powie, bo to jest jednak droga powiatowa i okay, to oni o to powinni zadbać. Jak już te auta tutaj będą jeździły i rozjeżdżą, to co powiat na to? No bo gminną mamy fajną, a w drugą stronę jest lipa, nie? To nie jest gminna. Ta, którą jeździcie z Lubelki, z tym tamtą, w tamtą stronę, w Zwierzewie mamy lepszą niż wszystkie inne. I to jest gminna. Wiem, tak, no, super. Czekamy na dwóch stronach. Więc proszę państwa, ja chciałem na samym początku powiedzieć, że decyzję podejmuje starosta, czyli zarząd, bo decyzję podejmuje się kolegialnie. Więc ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, gdzie samorząd danej gminy nie wyraża zgody na coś, co jest tematem danej gminy. Mówimy o tej sytuacji, której dzisiaj mamy. I tak szczerze państwu powiem, że wy jesteście w trochę lepszej sytuacji, albo w dużo lepszej niż Lubajny. I to trzeba jasno powiedzieć, że utrudnienia będziecie mieli, jeżeli to porozumienie dojdzie do skutku, te utrudnienia na pewno będą. Ale druga jest tutaj też kwestia, że macie też alternatywy. Nie włączania się w ogóle w ten ruch. Lubajny tej alternatywy nie będą miały. Więc... Będą miały, przyjadą przez Zwierzę. Tak. Tak. Oj, nikt nie chciał słyszeć dziś na ten temat. No, teraz kwestia jest porozumienia i dania jak gdyby
przyzwolenia, w cudzysłowie, zarządowi powiatu o podejmowaniu decyzji, takiej lub innej. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby za biurka podejmować decyzję taką, bo myśmy mogli podjąć jako właściciele drogi, że tak ustalamy, podpisujemy porozumienie i nie konsultujemy. Ale to chyba nie o to wszystkim nam chodzi, żeby osoby, które sprawują jakąkolwiek władzę, decydowały same i bez porozumienia. Drugim bardzo ważnym elementem tych wszystkich spotkań jest fakt, że ludzie sami wysuwają pewne pomysły i one są chyba najlepsze, bo tam mieszkają po prostu. Powiem też tak szczerze, że te wszystkie słuszne jak gdyby uwagi czy oczekiwania ludzi mogą się skończyć na tym, że one będą zbyt drogie dla Budimexu. Bo to też trzeba jasno odpowiedzieć. To wtedy, jak zostaną sprawę odszkodowawczą w sądzie, to się nie. Nie, ja to wszystko rozumiem, tylko ja tylko chcę powiedzieć, jak proces decyzyjny będzie przebiegał. My musimy się określić jako samorząd, czy jako samorządy, co my chcemy, jeżeli mamy się zgodzić. Budimex jest firmą prywatną, wyliczy te wszystkie rzeczy, które my chcemy. Jeżeli to przerośnie gdyby jakąś określoną kwotę, to powie, że nie. Dobrze czy źle, nie wiem, trudno. Ale taki jest w moim mniemaniu proces decyzyjny. Tak samo my możemy określić. Jeżeli ogromne są problemy z ustaleniem, że tak ma być, to my też się wycofujemy. No bo nikt tu nie jest szaleńcem. I nikt nie podejmie decyzji, która nie będzie akceptowalna w ogóle. I dlatego te spotkania się odbywają. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, oczywiście, jeżeli będzie taka zgoda, że porozumienie się spisuje, wtedy firma Budimex ma obowiązek z naszymi służbami przejść te wszystkie drogi. Je jak gdyby zinwentaryzować. I musi być tak, że one będą odtworzone w takim stanie, jakim teraz są. A często one będą lepsze, bo nie wyobrażam sobie drogi, na przykład zwierzęcia tą w lewo powiatowej, że ona taka będzie. Ona musi być po prostu nowa nakładka. Takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o ten trakt pieszo-rowerowy, czy ten rowerowy, niestety przy budowaniu z polbruku załóżmy, przy podbudowie wymagane są określone dokumentacje i na pewno się z tym nie zdąży. To mówię od razu. Ale w porozumieniu może być zapisane, że w trakcie trwania inwestycji lub jej po ma być wybudowany chodnik taki, a nie inny, o takiej długości, o takiej szerokości. I to musi być zapisane w porozumieniu, bo nikt z nas nie podpisze porozumienia, które mówi, że może zostać wybudowany, a może nie musi. No, my jesteśmy, że tak powiem, tutaj zostaniemy. I to wy nas zweryfikujecie za 3 lata. I każdy ma z nas tą świadomość, że my tu zostaniemy i my zostaniemy z tymi problemami. I wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że nie odpuścimy najważniejszych rzeczy, czy tych ważnych rzeczy, które według dotyczy. A czy ono zostanie podpisane, trudno mi jest w tej chwili. Kwestia negocjacji, tak jest. No właśnie. Przepraszam. Inwestycja ma się odbyć od 1 pewnie października, jeżeli mówimy o objeździe, bo do 1 września na pewno się nie zdąży, to już mówię od razu. I kończy się 31 sierpnia 2017 roku. Taki jest plan. Nie, to jest sztywny okres, bo to jest, że tak powiem, tak jest to, bo firma nie pozwoli sobie na to, żeby ten termin przekroczyć, bo finansowo nie trzeba. Proszę bardzo. Dla was pytanie, co zrobić? Dla was jest pytanie, jeżeli nie będzie porozumienia. Jeżeli nie będzie porozumienia, tak? Tak. No. Ruch mimo to pójdzie drogą. Oczywiście, będą jeździć jak będą chcieli, nie będzie. Co zrobicie z bezpieczeństwem tego, tak?
Będziemy negocjować wtedy z Unimexem. Nie, ale bo to jest pytanie nie do Unimexu, bo Unimex się z tego wypina. Nie uzgodnimy. Ale czego nie uzgodnimy? Nie uzgodnimy. Ale co zrobicie dla nas? A co możemy zrobić? Nic, no jest teraz 18 ton, tak? Jak pójdą tiry tą drogą? Którą? No to tutaj na Lubajnę. Gdyby zrobili, to zablokujemy. Zakaz pogrzeba się na i co, jak pójdzie teraz, jest 3000 samochodów na... Gdzie 3000? Niech będzie 3000 na dobę. Pójdzie 12. Co zamierzacie z tym zrobić? Nie wpuścimy samochodów. Ale nawet osobówki. Co zrobicie? Nie będzie żadnych obostrzeń, ani nic takiego. My nie możemy nie wpuścić. Z bezpieczeństwem, ja rozumiem. Ale co zrobicie z bezpieczeństwem? Pytanie jest bardzo mądre. To jest do powiatu i do właściciela drogi, tak? Ja już straciłem szyby po remontach tych dróg i zostaliśmy z łapą w nocniku, tak? Bo się na nas firma wypięła, tak? Tak samo teraz. Jest coś obiecywane, mimo to, że nie dojdzie do porozumienia, i tak ruch pójdzie ten, dobra, tak? No to teraz co zrobi właściciel drogi? Tak? Co może zrobić właściciel? Nie wiem, pytam do właściciela drogi. Może powiem otwarcie. No ale my bezpieczeństwo, nie tak? My nie poszerzymy, bo poszerzenie drogi... Ale co zrobicie z bezpieczeństwem? Tak, policję. A policja będzie stała, tak? Będzie wpuszczała i wszystkie sprawy, no? Jeśli będą dysponować, delikatnie powiem, możliwościami, bo najczęściej tak się to zbywa. No tak dla jasności. Podjazdy grunty leżarowe też będą. Nie, no wiem, ale to mówię, bo tu wszyscy też będą szli. Nie będą stali w korku, tylko będą jechać tędy. Pana, to jest właśnie ten dylemat zasadniczy, gdzie dochodzi do rozbieżności zdań. Ale bo to, ja powiem, ale co, pana, ale to jest tylko pytanie, to mówię, do właściciela drogi, tak? Ja wiem, proszę pana. Ja na przykład akurat może źle myślę, ale zakładam właśnie taki scenariusz, o którym pan mówi, że nastąpi, delikatnie powiem, niekontrolowany przejazd pojazdu wszelkimi możliwymi drogami, żeby tylko, delikatnie powiem, pominąć korki po strudzie czy w innych miejscach. Bo tak się zachowują kierowcy, każdy z nas tak się zachowuje. I teraz jest taka sytuacja. Jakie narzędzia posiada właściciel drogi, jakie narzędzia, jeśli ruch się skieruje na drogę gminną, jakie narzędzia posiada wójt gminy? Praktycznie jedynym narzędziem, jakim my posiadamy, to jest poinformowanie policji o tym, żeby delikatnie... Tak, nie mogą zabronić. No tak, ale chodzi o bezpieczeństwo, tak? Teraz, szczerze, słucham? Ale okej, można wstawić znak drogowy. Można wstawić znak drogowy, ale żeby wyegzekwować to, to znów jest potrzebna policja. Bo nikt z nas, słuchajcie, tego nie wyegzekwuje. Bo nawet jeśli widzimy, że pojazd jedzie znacznie szybciej, widzimy, że jest znacznie cięższy, co z tego? Wykonamy telefon do końca. No, to szczerze trzeba powiedzieć. To jest bardzo mądra konkluzja, której pan tu wspomina. I to jest największa nasza obawa. Wolimy. Przepraszam, jak ja czytałem gazetę do pana starosty teraz, to tam było wymienione tyle dróg w ostudzie ulic do naprawy, że jak ja tak sobie tutaj na piechotę i razem drzwi przyłożyłem na ulicę do naszych, tutaj tego, co my chcemy, to jest pikuś. To co Budimex obiecał, tam jest w szerokim artykule opisane, co będzie, ile dróg będzie po ludzie wyremontowanych w zamian za puszczenie ruchu przez wtedy ostróżnie. Teraz jeśli my chcemy, to ja naprawdę, przepraszam, to jest kropla w morzu w porównaniu do tego, co tam Budimex obiecał. To jak może nie dojść do tego porozumienia? To jest kwestia, czy to porozumienie w ogóle im jest potrzebne. Bo jak ja to słyszę, jak się nie zgodzicie, to my nie kontrolujemy tak tego ruchu, on będzie... Tak wam puścimy na tak będą jechać. I to jest pytanie do was, tak? Co z tym zrobicie? Ja tylko chciałbym usłyszeć, ale ciszej... No wiesz, ale to można postawić w ramki, ja tak? Bym można postawić usłyszeć. Na ten... No ale co zrobicie wtedy? Jak pójdzie cały ruch pędy? Czekaj, jak nie są narzędzia. Proszę państwa, ale proszę ciszej, tutaj niech się jedną osobą wypowiada. Chciałbym usłyszeć tylko, czy Budimex w ogóle jako firma chce to zrobić i czy naprawdę my jesteśmy wam potrzebni. Bo jeśli wy mówicie tu jasno, drugą wersją jest taka, że my w ogóle tego nie kontrolujemy, a i tak to pójdzie, to czy my w ogóle wam jesteśmy potrzebni? Czy nasz czas tutaj nie jest zbędny dla panów? Bo mówię, po studzie za ruch czy to studę, tylko skąd? Czy obiecaliście naprawdę furę pieniędzy położyć? Bo ja czytałem artykuł dosyć uważnie. Wiem, gdzie te ulice są, ile one mają mniej więcej długości, bo jestem kierowcą, jeżdżę dużo po studzie. To w porównaniu do tego, co my chcemy tutaj, to jest dosłownie o tyle. To jeśli wy się nie zgodzicie, to powiem wam szczerze, że jakieś takie nieporozumienie, albo nie wiem, po co my w ogóle tu jesteśmy. Jest pan... Wie pan, co nam
siódemka przecina starą siódemkę, która wbije się w wołość, przecina ją po linii prostej, ale bardzo często przecina ją na wysokości 8 metrów wyżej niż ona teraz obecnie biegnie. Także organizacja ruchu, która zakłada uproszczenie ruchu przez siódemkę, ona zakłada 200-metrowe najazdy z każdej strony, z tej strony, z której ona przecina siódemkę. Także to już jest raz niebezpieczne, dwa ciężkie do utrzymania, trzy kosztowne dla nas, kosztowne, bardzo kosztowne, dlatego te wszystkie ulice, które miały być wyremontowane w Ostródzie, one po prostu się kalkulowały dla nas, nie? Zrobienie... To ja się wtrącę, nie wygląda śruba na międzylesie i stamtąd przez małą Ruś i będzie sobie jechać wszystko. I na kaczory nawet, i od kaczor mogą sobie zacząć. No tam akurat na Małą Ruś to pan dokładnie wie, że tam jest droga leśna i ten mostek, który należy do lasu. Z nadle świecem, panie wójcie, się też dogadają. Od kaczor mogą jechać. Proszę bardzo, do pytania. Mnie to zastanawia, też przysługuje się, prawda, w całej debacie, ale byśmy zaczęli od tego może. Proszę państwa, o takie inwestycje to chyba wiemy już, co najmniej się pisze to szeroko, prawda, nagłaśnia w mediach, od dwóch albo i trzech, może i więcej lat, tak? To dlaczego my dopiero na półtora miesiąca przed inwestycją dopiero się zbieramy i mówimy i debatujemy na te rzeczy? Skoro już to i tak zostało podjęte, decyzja. Nie rozumiem tego. Dlaczego państwo wcześniej przykładowo nie zrobiliście, bo teraz tak, jeżeli mówimy o wjazdu, żebyście zrobili drogę, mówicie, że nie zdążycie, nie macie na to funduszy, tak? No to dlaczego, czy ewentualnie trzeba jakieś projekty robić tutaj na chodniki, czy coś takiego? No to dlaczego o tym nie pomyśleliście państwo przykładowo dwa lata wcześniej, żeby zrobić taką debatę z nami? Nie rozumiem tego. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że wygrają przetarg. 15 czerwca podpisaliśmy umowę na ten przetarg, także to w sumie właśnie powinno być pytanie do żadnego inwestora, do generalnej dyrekcji, żeby myślał o takich debatach właśnie powiązanych z inwestycją taką dużą siódemką, że są jeszcze jakieś drogi powiatowe, wojewódzkie i tak dalej, tak? Także my jesteśmy tylko wykonawcą projektu inwestora. Ale to w projekcie to jest coś zaprojektowane. A my od 15 czerwca mamy umowę teraz na wykonawcę. A w projekcie co było? A czyli macie lec, czyli teraz... Mamy projekt od 15 czerwca. Uzgodniamy. I od 15 czerwca inwestor. Dopiero się rozpoczęło. Ale to w projekcie nie ma, że są objazdy, czy coś tam jakieś? Nie, mówię. To jest generalna, po prostu tak podchodzi, jak podchodzi, także to powoduje, że to wpływa potem niestety na wykonawcę. I to my, w naszej gestii, my podpisaliśmy umowę i my wychodzimy do ludzi, do właścicieli, do ruchu i oni z nami, do mieszkańców, że chcemy o tak zrobić. Tak to się odbywa. Oni wykładają kasę, a ci mają się martwić. No. A co na to starostwo, co na to powiat? No przed chwilą mówił. Tak? Akurat ciebie nie było. Nie, no to ciebie pytanie przyczyny. On powiedział, że dopilnuje tego, że część drogowiec, które będą wykorzystywane, tak, zostaną w dużo lepszym stanie i dużo lepszym. Ale wiesz o tym, że powiat ma takie budynek, ma takie. Proszę państwa, jeszcze raz podkreślę. Uwagi państwa zgłoszone między innymi na dzisiejszym spotkaniu. Między innymi po to są, żeby wysunąć roszczenia, prawda, w formie rekompensaty, czy to będzie w formie pieniężnej, czy w formie wykonawstwa, od firmy. Od państwa słyszymy uwagi i te uwagi są tutaj, prawda, wstrzętnie będą wyłuszka. Proszę bardzo, może córeczka powie, bo kurczę, Tatuś, słucham. Proszę państwa, ja mogę powiedzieć takie same pytanie, znaczy nie takie same pytanie, prawda, ale jestem też po kilku rozmowach, prawda, z dyrekcją Budimexu i to co mówię, projekt organizacyjny, uwagi państwa mogą być zgłoszone do projektu.